Cześć kochani! Po krótkiej przerwie oto jestem z powrotem z nową postacią. Właściwie mogę chyba powiedzieć, że przychodzę do Was z nową serią. Nie będzie to oczywiście seria taka jak projekt Halloween, którą rozwijam dzień po dniu. Będzie to seria, do której co jakiś czas będę dorzucać kolejne elementy. Pomyślałam sobie, że skoro pytam Was o zdanie, chcę wiedzieć, jakie są Wasze typy postaci, które mam wykonać, a Wasze odpowiedzi są bardzo różne, pojawiają się postaci z bardzo różnych bajek, pomyślałam sobie, że co jakiś czas będę wykonywać Wasze życzenia. Na pierwszy ogień poszedł temat, o który prosiliście przynajmniej kilkukrotnie. A mianowicie postać z gry League of Legends. Żadnych konkretów, więc wybrałam postać, która leżała mi najbardziej. I tu od razu muszę się przyznać do czegoś, czego część z Was może nie zrozumieć i może mieć mi za złe. Otóż ja nie za bardzo gram. To znaczy orientuję się w grach, bo mam męża gracza i jestem w miarę na bieżąco z tematem, ale sama to tak nie za bardzo. Nie wiem czemu, po prostu bardzo mi się gry podobają wizualnie, bohaterowie są po prostu super i są fantastycznym źródłem inspiracji, ale jakoś nigdy się nie wciągnęłam. Ale uroczyście Wam zaręczam, że jak już się za jakąś postać biorę, to robię to najrzetelniej jak mogę. Oczywiście dodając też nieco siebie do tej postaci. Robię research i no, wiecie, bez ściemy. Postać to postać. A ta postać to Diana z League of Legends, Scorn of the Moon, czyli Pogarda Księżyca. Z tego, co się orientuję, Diana występuje w kilku postaciach, które wizualnie różnią się od siebie. Uwierzcie mi, dowiedzieć się czegoś więcej o takiej postaci z tej gry, kiedy nie jest się graczem, jest dosyć ciężkie, więc docencie ten mój lichy research. Nie będę już dłużej gadać. Mam nadzieję, że mój tutorial Wam się spodoba. Być może przyda się do jakiegoś cosplayu. Jeżeli tak, to bardzo chciałabym to zobaczyć. Byłoby super. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak powstała ta charakteryzacja, zostańcie ze mną i oczywiście subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i niczego nie przegapić. I oczywiście dzielcie się swoimi pomysłami na kolejne charakteryzacje, bo dalej będę spełniać życzenia. No to malujmy. Zaczniemy dzisiaj od nałożenia na twarz dosyć jasnego, mocno kryjącego podkładu, tak żeby skóra była nieskazitelna. U mnie będzie to NYX Invincible w kolorze Ivory. Następnie miejscowo tylko rozjaśniam twarz i używam do tego TV Paint Stick z Kryolana w kolorze 406. Właściwie to rozjaśniam wszystko oprócz miejsc, które docelowo będą konturowane. A typowe rozświetlanie kości jarzmowych, nosa i tak dalej wykonam już po konturowaniu. Niewielką ilość tego samego kosmetyku, którym rozjaśniałam, dodaję jeszcze na brwi, które później będę jeszcze dodatkowo rozjaśniać. Konturowanie będzie miało dwa etapy. Pierwszy to nałożenie chłodnego brązu z paletki NYXa, a najciemniejsze miejsca podkreślę jeszcze grafitowym cieniem. W przypadku tej postaci konturowanie było naprawdę sporą częścią procesu, ponieważ ja oczywiście mam zupełnie inny kształt twarzy niż totalnie nierealna postać z gry. Dlatego to rzeźbienie twarzy miało tutaj wiele etapów, bo i cień, i światło musiałam odpowiednio nabudować warstwami. Następnie trochę rumieńca, w tej roli cień NYX Ombre Blush w kolorze 03. Uznałam, że potrzebuję jeszcze trochę rozświetlenia i trochę błysku, dlatego nakładam płynny rozświetlacz z NYXa w kolorze 01. I na najjaśniejsze punkty tłusta farba z Kryolana. Biała oczywiście. No, nareszcie rzeźbienie twarzy zakończone. Przechodzę więc do namalowania najbardziej charakterystycznego elementu
postaci Diany, czyli jej znaku na czole. Maluję go białą farbą wodną i konturuję grafitowym cieniem. Narysuję też delikatne pęknięcia wokół znaku, tak jakby wychodził on ze spękanej skóry. Taki detal chyba w oryginalnej postaci w grze się nie pojawia, ale stuprocentowej pewności nie mam. Śmiało poprawcie mnie, jeśli się mylę. Natomiast wyraźnie widać go na tym koncept arcie, którym się wzorowałam i bardzo mi się ten motyw spodobał. Białą farbą bardzo delikatnie podkreślam jeszcze te spękania. Makijaż oczu zaczynam od czarnej bazy, w tej roli niezawodna kredka Jumbo Pencil z NYXa, którą oczywiście bardzo dokładnie rozcieram, żeby nie było wyraźnych krawędzi. Od razu też tym samym pędzelkiem tworzę taki charakterystyczny dla Diany wzór przy oku. Całość utrwalam jeszcze grafitowym cieniem. I oczywiście na drugim oku to samo. Do makijażu oka dodam jeszcze trochę błysku i subtelnego koloru. Za pomocą cienia NYX z serii Prismatic Shadows w kolorze 01. I oczywiście charakterystyczne białe brwi. Maluję je białą farbą wodną z Diamond Effects, z której zrobiłam coś w rodzaju pasty, którą teraz szczoteczką nakładam. Nałożyłam kilka warstw, żeby nasycenie tej bieli było odpowiednie, gdzieniegdzie jeszcze poprawiam pędzelkiem. Ponieważ wewnętrzna część brwi wydała mi się troszkę za mocno zaznaczona, wyczesuję jej delikatnie. Czarną farbą podkreślam jeszcze te rysy przy oku. Ja mam zawsze w tym momencie problem z nazewnictwem. Nie wiem, jak to nazwać. Co to właściwie jest? Elementy, rysy, matko jedyna, nie wiem. Właściwie to wygląda jak jakiegoś rodzaju blizny, ale naprawdę nie wiem. Możecie mi podpowiedzieć. Następnym razem będę wiedzieć. Właściwie na tym koncept arcie wygląda to bardziej jak właśnie takie spękania również. Dlatego brzegi podkreślam jeszcze białym, żeby wydawały się bardziej wypukłe. I przechodzę do zbroi. Czarna farba, u mnie Diamond Effects, pędzel kabuki i jedziemy, malujemy całą szyję i dekolt. Oczywiście, jeśli nawet zdecydujecie się wykorzystać do czegoś ten mój makijaż, to pewnie nie przyjdzie wam w ogóle do głowy malowanie zbroi. Ale wiecie, że u mnie ubranie zawsze musi być namalowane. Cóż, tak już jest. Elementy, które ostatecznie, szczególnie na zdjęciu, mają wyglądać na stalowe, namalowałam po prostu białą farbą Diamond Effects. Pierwszą warstwę nakładam taką troszeczkę bardziej rozrzedzoną, żeby w połączeniu z czarną wyszedł taki szary. A w miejscach, gdzie ma być jaśniej, po prostu nakładam drugą warstwę. Ot, cała filozofia. Z braku odpowiedniego koloru szminki na usta nakładam produkt do konturowania Skobo. Wyszedł taki delikatny, neutralny kolor. Usta konturuję jeszcze bordową pomadką, jednak dokładnie rozcieram ten kontur, żeby nie odznaczał się za bardzo. Ostatecznego rozświetlenia dodaję jeszcze za pomocą cienia białego z takimi delikatnymi drobinkami z paletki Avant Pop z NYXa. I przechodzę do włosów. Oczywiście w ideale powinna mieć tutaj super fajnego wiga. Chociaż zdecydowanie muszę się szarpnąć na jakąś fajną kolekcję. Ale na dzisiaj musi wystarczyć farba do włosów, którą znacie dobrze z projektu Halloween. Jest to farba od Mayrona. Fioletowe soczewki, jedne z moich ukochanych od Eye to Eye. I gotowe. Mam nadzieję, że podoba wam się moja wersja Diany. I że zobaczymy się już niedługo w nowym tutorialu. Ja czekam na wasze propozycje i do zobaczenia!